Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na powtórzenie, na podsumowanie pewnego działu matematyki, który mogę tak najogólniej nazwać wstęp do matematyki. Taki początek, takie podwaliny. Co ja będę w tym dziale z Tobą chciała powtórzyć? Po pierwsze, rozwiązywanie prostych równań. Rozwiązywanie prostych nierówności. Przypomnijmy sobie, jakie mamy zbiory liczbowe w matematyce, na jakich zbiorach działamy w szkole średniej. Następnie zbiory konkretne, skończone. Będziemy wyznaczać ich sumy, część wspólne, różnice. Tak samo będziemy wykonywać działania na przedziałach. I wyznaczacie elementy jakichś dowolnych zbiorów, o których będzie mowa oczywiście w zadaniu. To pokrótce będziemy robić w tym powtórzeniu, które przygotowałam na to właśnie nasze spotkanie. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1. Mamy do rozwiązania takie równanie. W jednym nawiasie mamy x minus 20, a w drugim mamy 2x minus 6 i te nawiasy są pomnożone, chociaż może nie widzisz tutaj kropeczki, ty oczywiście w domyśle musisz wiedzieć, że jest tu działanie mnożenia, czyli mnożymy nawias razy nawias, w wyniku czego ma nam wyjść 0. Co to znaczy rozwiązać równanie? No nic innego jak wyznaczyć x, prawda? Ale żeby wyznaczyć x, to my musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Jest tutaj mnożenie. Więc kiedy z mnożenia jakichś dwóch liczb wyjdzie 0? Popatrz, zapisałam tak. A razy b ma dać 0. Kiedy? Oczywiście na pewno wiesz. Kiedy? Wtedy, gdy albo pierwszy element to jest 0, albo drugi element to jest 0, albo oba elementy to 0. Dlaczego? 0 razy cokolwiek i tak da 0. Czy cokolwiek razy 0 i tak da 0. A więc, żeby rozwiązać takie równanie, możemy wyciągnąć wnioski, że albo a będzie zerem, albo b będzie zerem. Może się zdarzyć sytuacja, że oba będą zera, ale spójnik logiczny tutaj lub nam to załatwia. Więc albo a będzie zerem, albo b będzie zerem. I to zapiszemy. Popatrz, to jest moje tak jakby a to jest moje b. Nie musisz tego podpisywać. Ja tylko chcę podpisać, żebyś widział tutaj korelację pomiędzy tym a tym. I teraz, żeby ten iloczyn wynosił 0, to albo x minus 20 będzie zerem, czyli napiszę równa się 0, bądź 2x minus 6 będzie równe 0. Popatrz, co teraz otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dwa równania liniowe pierwszego stopnia, które jak rozwiązujemy? Prosto przenosimy niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą, pamiętając o tym, że przy przenoszeniu trzeba zmieniać znaki. Czyli tak, x jest po dobrej stronie zostawiam, równa się, a minus 20 przerzucam na tą stronę, zatem będę miała plus 20, popatrz, x już jest wyliczony. No to teraz tutaj 2x zostawiam, po dobrej stronie jest, a minus 6 przerzucam, zrobi się z tego 6. No to podzielę oczywiście przez 2 i dostanę, że x to się równa 6 podzielone przez 2 to jest przecież 3. I teraz jaki wniosek z tego możemy wyciągnąć? Ile to nasze równanie ma rozwiązań? Bo to często też na maturze tak bywa. Ile równanie ma rozwiązań? Albo rozwiąż równanie. Ja akurat dałam polecenie rozwiąż równanie. To ostatecznie co jest rozwiązaniem równania? Liczba 20 jak najbardziej. Liczba 3 jak najbardziej. Obie te liczby są rozwiązaniami tego równania. Zatem zapisujemy to tak. X należy w klamerce, pamiętasz, elementy zbioru wypisujemy w klamrach. Jak mamy zbiór skończony, to elementy wypisujemy w klamerce. Czy my to posegregujemy od najmniejszej do największej, nie ma to znaczenia, ale ogólnie taka jest zasada, żeby tą estetykę zachować. Żeby najpierw był mniejszy element, czyli 3 i większy później element, czyli 20. Co to oznacza? To oznacza, że nasze równanie ma dwa rozwiązania. Jest tym rozwiązaniem 3 i jest oczywiście tym rozwiązaniem również 20. Zadanie numer 2. Rozwiąż równanie, pamiętając o podaniu dziedziny. I mamy takie równanie x dodać 3 podzielone przez 3x minus 3 i to się równa 3. Popatrz, to zadanie 2 niby nie różni się wiele, tak na sformułowanie, od zadania pierwszego, ale w zadaniu pierwszym nie zapisałam o dziedzinie. Nic nie powiedziałam, żeby pamiętać o napisaniu dziedziny. Otóż, jeżeli równanie ma kreskę ułamkową, czyli możemy powiedzieć, ma mianownik, w którym występuje niewiadoma, x na przykład, prawda, to wtedy musisz koniecznie pamiętać o dziedzinie. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z zasadą wiesz o tym, że nie wolno dzielić przez 0, tak? Oczywiście. Nie wolno dzielić przez 0. Zatem w takich sytuacjach, kiedy mamy kreskę ułamkową, musimy napisać założenie i musimy to założenie zapisać, że ten mianownik, patrzymy jak ten mianownik u nas wygląda. To jest 3x minus 3, więc ja zapiszę, ten mianownik nie może absolutnie być zerem, bo nie wolno dzielić przez 0. To już nauczyciele od najmłodszych lat Cię tego uczyli, że absolutnie przez 0 się nie dzieli. No więc teraz rozwiązujemy taką różność w matematyce standardowo tak jak równość, czyli niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę. Czyli minus trójka jest po tej stronie, ja ją przenoszę, czyli będzie trójka. Teraz dzielę przez 3 obustronnie i mam, że x absolutnie nie może być jedynką. Zatem dziedziną moją są liczby rzeczywiste, bo to jest najszerszy zbiór na poziomie szkoły średniej, zbiór liczb rzeczywistych, ale oczywiście bez jedynki. No niestety, jedynka nie pasuje. Dlaczego? Popatrz, mógłbyś nawet to od razu w głowie, wcale nie musisz układać tej różności. Możesz od razu w głowie podać dziedzinę. Możesz wymyślić w głowie, jaki to x, co podstawić za x-a, żeby w mianowniku wyszło 0. No oczywiście jedynkę. Czyli dziedzina to są liczby rzeczywiste, ale bez jedynki. Tak to zapisujemy. No ale to jest tylko dziedzina. Teraz przechodzimy do rozwiązywania równania. To równanie troszeczkę inaczej będziemy rozwiązywać niż poprzednie, dlatego że to jest inny typ równania. W tym równaniu masz kreskę ułamkową tutaj, no i pasowałaby nam tutaj kreska ułamkowa. No więc ja to zapiszę pod spodem, żeby było może tak lepiej widać i było bardziej czytelne. Ja chcę zrobić tutaj kreskę ułamkową, czyli ja chcę napisać 3 nad 1. Zawsze mi wolno dopisać liczbie w mianowniku jedynkę. 3 to jest inaczej 3 pierwsze, 5 to jest inaczej 5 pierwszych, dlatego ja tak zapisałam. I teraz co? No nasuwa nam się metoda, która potocznie nazywamy ją metodą na krzyż, mnożenia na krzyż, czyli tak, to mnożymy z tym, a to mnożymy z tym. Skąd taki krzyż się bierze, prawda? No więc mnożymy x dodać 3, ja zapiszę, pomnożone przez jedynkę, zrobię tak specjalnie, bo przecież nie zawsze musi być jedynka, więc zrobię w nawiasie, żeby było ładnie widać. To się równa, pamiętaj, jest dalej i teraz to z tym, czyli 3x minus 3 pomnożone tym razem przez trójeczkę. No i wykonujemy mnożenie. X razy 1 to x, 3 razy 1 to 3, więc tu mi się nic nie zmieniło, a po tej stronie no muszę pomnożyć to z tym i to z tym i tu już się zmienia. 3x razy 3 to mamy 9x minus 3 razy 3, 9. No i przerzucam sobie niewiadome na jedną stronę, czyli x jest po dobrej stronie, tutaj 9x jest po złej, przerzucam, czyli napiszę minus 9x, to się równa. Minus 9 jest po dobrej stronie, więc zostawiam, trójka po złej, więc przerzucam ze zmianą znaku, minus 3 będzie. Czyli tak, x minus 9x to jest minus 8x, to się równa. Minus 9 minus 3, oczywiście mamy minus 12. No musimy x wyliczyć, czyli dzielimy sobie obustronnie przez minus 8. Czyli mamy x to się równa, minusy nam się skasują, więc minusami się nie przejmuję. Jak nie umiesz tego szybko zrobić, to zapisz sobie w ułamku 12 podzielone przez 8. Tylko te minusy skasuj, żeby one Ci tutaj nie komplikowały tej postaci, nie? No i teraz możemy sobie skrócić przez 4, to tu będzie 2, a tu przez 4 będzie 3. Czyli zapiszemy 3 drugie, jak Ci się nie podoba 3 drugie, no to wyciągniemy całość. 1 cała i 1 druga, czyli... Co jest rozwiązaniem naszego równania? Podsumujmy. Oczywiście ta liczba. Więc albo ją podkreślasz, albo możesz zapisać ładnie, że x należy do zbioru oczywiście jednoelementowego i jest nim liczba 1 cała i 1 druga. Często młodzież zadaje takie pytanie, to po co nam to założenie było? Założenie musisz napisać, żeby to równanie miało sens, żeby to równanie w ogóle mogliśmy rozwiązywać, bo my je możemy rozwiązywać, ale w pewnej dziedzinie, czyli przy pewnym uwarunkowaniu, przy pewnym założeniu. No i właśnie przy takim założeniu my je mogliśmy rozwiązać. Okazało się, że 1 cała i 1 druga jak najbardziej pasuje do tej dziedziny, więc mogę powiedzieć, że rozwiązaniem tego równania jest właśnie liczba 1,1/2. Zadanie numer 3. Wyznacz w postaci przedziału zbiór wszystkich rozwiązań nierówności i ta nierówność ma taką postać. 2 odjąć 5x i to podzielone przez 3 jest większe od 2/5. Mamy zapisać rozwiązanie tej nierówności w postaci przedziału. No oczywiście na początek, no to trzeba tą nierówność rozwiązać. Być może pamiętasz, jak to się rozwiązywało taką nierówność, gdzie były tutaj mianowniki. Tu jest trójka, tu jest piątka. No nam nie za bardzo podobają się mianowniki, pasowałoby się ich pozbyć, nie? I taka była zasada, że mnożyło się obustronnie, czyli taka kreska, mnożymy obustronnie przez najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch mianowników. Czyli masz trójkę i piątkę, co jest najmniejszą liczbą, która dzieli się przez 3 i przez 5. No oczywiście, że 15. Jeżeli byś wskazał 30, też byłoby ok, ale zazwyczaj my sobie chcemy uprościć, a nie utrudnić. Czyli jeżeli jest taka możliwość, to wybieramy najmniejszą z możliwych, dlatego też najmniejsza wspólna wielokrotność. Najmniejszą z możliwych, która by się dzieliła i przez 3, i przez 5. No to co robimy? No to tą 15 będę chciała pomnożyć przez to. Ja to zapiszę powoli, szczególnie dla tych osób, które po prostu już mało pamiętają, albo zawsze im się to mieszało. Czyli popatrz, co ja robię. Ja na razie tylko dopisuję 15 razy lewa strona, 15 razy prawa strona. Po co tak zrobiłam? Jak ktoś to umie szybciej, to robi oczywiście szybciej. A jak ktoś nie umie tak szybko, no to słucha, jak ja robię wolniutko. 15 i 3, teraz nam się skróci. Tu będzie 1, no to tu będzie 5, prawda? Dzielimy przez 3. Teraz tutaj 15 i 5 się skróci. Tu będzie 1, a tu będzie 3. Co mi teraz to dało? Dało mi to, że ja moją piąteczkę z przodu będę musiała pomnożyć przez tą górę, ale pamiętaj, musisz przejść przez dwójkę i przez tą minus 5x. W tej sytuacji masz prostą, dlatego że trójkę masz pomnożyć tylko przez dwójkę. To wykonujemy. 5 razy 2, no to będzie 10, minus 5 razy 5x, to będziemy mieć 25x. Ja ten minus od razu napisałam, bo tutaj, żeby nie ma problemu ze znakami, więc od razu przepisałam. I to jest większe od, teraz mamy 3 razy 2, no to jest oczywiście 6. Co dalej robimy? No znowu, niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą. Czyli tu mamy minus 25x, pamiętaj o tym minusie, bo często młodzież po prostu przepisuje samo 25x. No znak jest bardzo ważny, jeżeli widzisz minus, musisz przepisać minus. Tego nie przenosimy. To jest większe od, tu mamy 6 i teraz tą dziesiątkę przerzucam na tą stronę, bo to jest liczba, czyli będę miała minus 10. No to co dalej? Co dalej? Oczywiście mamy minus 25x jest większe od 6 minus 10, no to jest minus 4. Dzielę obustronnie przez tą liczbę stojącą przed x-em, czyli dzielę przez minus 25, dzięki czemu, uwaga, zostanie mi po tej stronie sam x, ale zwracam na to uwagę, ze względu na tego minusa. Młodzież o tym zapomina. Ze względu na tego minusa zwrot nierówności w tym teraz momencie, nie wcześniej, w tym momencie muszę zmienić na przeciwny. Czyli napiszę było większe, ja piszę teraz mniejsze. No i teraz dzielę. Minus i minus mi się skasuje, więc nie ma problemu ze znakiem. A 4 podzielone przez 25... No to tak zapiszemy, inaczej się nie da, nie wolno zmieniać kolejności dzielenia, żeby sobie podzielicie, co Wam pasuje, nie. 4, patrzymy tak, jak jest napisane, 4 podzielone przez 25, dzielenie zastąpiłam kreską ułamkową, czyli 4/25. Niby zadanie ok, skończone, ale uwaga, w poleceniu było zapisać w postaci przedziału, no to pasuje to teraz narysować. Możemy sobie narysować oś liczbową. I teraz na tej osi liczbowej niektórzy zaznaczają 0. No nie ma takiej potrzeby, jak chcesz sobie zaznacz. Mnie interesuje, żebyś zaznaczył 4/25. I teraz x-y mają być mniejsze. Jak mniejsze, to w tą stronę, na lewo. Jak większe, na prawo. Tak intuicyjnie. Tu jest minus nieskończoność, tam jest plus nieskończoność. Czyli lecimy do tych mniejszych, czyli na lewo. No to zaznaczamy sobie w postaci tutaj właśnie takiej. Zaznaczamy, kreskujemy i teraz przypominam. Jak jest znak mniejszości, nie ma bądź równości, to kółeczko jest puste. Ono oznacza, że ta liczba absolutnie do przedziału nie należy. Zatem na końcu musimy napisać ten właśnie nasz przedział, bo o to prosiłam, prawda? Napisać przedział. X należy od I tu zaczynamy od minus nieskończoności. My tej nieskończoności nie widzimy. My wiemy, że tu jest gdzieś tam minus nieskończoność, ale jeszcze nikt nie odkrył nieskończoności. Czyli od minus nieskończoności aż do naszego 4,25, nawias otwarty, przypominam, kółeczko otwarte, to nawias otwarty. To oznacza, że liczba 4,25 nie należy do rozwiązań tej nierówności. No oczywiście, prawda? Nie należy, bo x mają być mniejsze od tego 4,25, a nierówne. I to jest właśnie ten przedział, o którym mowa była właśnie w sformułowaniu mojego zadania. Znowu możesz pomyśleć, dlaczego ja tutaj nie mówiłam nic o dziecinie. Tak się składa, że widzimy tutaj mianowniki, ale w mianownikach nie ma niewiadomej. Czyli jak nie ma niewiadomej, nie ma x w mianowniku, to ja dziedziny nie muszę pisać. Ale jak chcesz, możemy zapisać, że dziedziną są liczby rzeczywiste. Aczkolwiek, jeżeli jest równanie czy też nierówność, gdzie dziedziną są liczby rzeczywiste, to one w domyśle są już dane rzeczywiste, nie musimy tego zapisywać, ale jeżeli ćwiczymy, to na tym przecież polega powtórzenie, że sobie powtarzamy pewne rzeczy, to dobrze jest, żeby o tym pamiętać, że jeżeli w mianowniku jest niewiadoma, wtedy konieczne jest założenie, zapisanie dziedziny, natomiast jeżeli jest mianownik, ale nie ma w niej niewiadomej, to wcale nie musisz myśleć o dziedzinie, możesz spokojnie rozwiązywać nierówność znanymi już metodami. Zadanie numer 4. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność. X podzielone przez 2, dodać 2 pierwiastki z 5, jest większa od 1. Mamy podać najmniejszą liczbę całkowitą, czyli musi być to całość, jak sama nazwa wskazuje, całkowita liczba, czyli całość, ale najmniejsza z możliwych, ma spełniać tą nierówność. No to od czego zaczniemy? No spróbujmy tą nierówność zwyczajnie rozwiązać, czyli wyliczyć x-a. Po pierwsze, no na pewno nam się nie podoba, że tu jest mianownik, no to co zrobić? A pomnóżmy obustronnie przez ten mianownik, nie ma innego mianownika, więc nie ma problemu, mnożymy przez 2. No to skoro jak ja pomnożę przez 2, to ta dwójeczka z tą dwójeczką mi się skróci, dzięki czemu dostanę samego x. Dodać. Teraz ta dwójka musi być pomnożona też przez 2 pierwiastki z 5. Czyli 2 razy 2 pierwiastki z 5 to są przecież 4 pierwiastki z 5. I to jest większe od, jedynkę też mnożę razy 2 oczywiście, czyli 1 razy 2 to jest 2. No to dalej, jak wyznaczyć x-a? No trzeba poprzenosić, czyli x jest po dobrej stronie, nic więcej, żadnego innego x-a nigdzie nie ma, zatem piszę od razu znak w tym wypadku większości i mam tak, dwójkę przepisuję, natomiast to 4 pierwiastki z 5 przerzucam tam, gdzie ma swoje miejsce, prawda? Czyli przerzucam na stronę prawą, zmieniając znak, czyli będę miała minus 4 pierwiastki z 5. No i w zasadzie to mogłabym powiedzieć, że skończyłam rozwiązywać nierówność, oczywiście, ale fajnie by było teraz sobie to spróbować narysować. Czyli zaznaczam sobie na osi liczbowej liczbę 2 minus 4 pierwiastki z 5. Na razie jeszcze nie szacuję jej, ale za chwilkę to będę robiła. Na razie sobie zaznaczam na osi liczbowej. I teraz zakreskuję x większe od tej liczby, czyli po prostu w tą stronę, jak większe, na prawo, przypominam, mniejsze, na lewo. No i teraz tak. Skoro tutaj nie ma bądź równości, kółeczko oczywiście będzie otwarte, mówimy kółeczko puste. Czyli gdybym ja chciała teraz podać Tobie przedział, to będzie to przedział od 2 minus 4 pierwiastki z 5, aż tam daleko, 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 aż do plus nieskończoności. No nie koniec, prawda? Bo ja miałam podać najmniejszą, ale uwaga, całkowitą, najmniejszą całkowitą liczbę, która tu pasuje. No to żeby to zrobić, muszę mniej więcej oszacować. Czyli co zrobimy? Tu ja na boku przepiszę 4, będę miała pierwiastki z 5 na minusie, no i do tego mam dołożyć dwójkę. Spróbujmy to oszacować, czyli napiszę tak mniej więcej w przybliżeniu, ile to jest. Czyli tak, zaczynam od początku. 2 odjąć 4 razy i teraz tak, na maturze możesz mieć prosty kalkulator. Jak nie pamiętasz, ile wynosi mniej więcej pierwiastek z 5 w przybliżeniu, możesz użyć kalkulatora. To jest około 2,2. Ja tylko do jednego miejsca zapiszę. Zatem będę miała dalej tak 2 minus, teraz 4 razy 2,2. No to mamy 8,8. No to teraz jak ja od dwójki odejmę 8,8, to będę miała minus 6,8. Oczywiście to nie jest dokładnie, to jest mniej więcej. I teraz uwaga, tu ja zapiszę, że mi mniej więcej wyszło minus 6,8. Zatem popatrzmy nawet na naszą oś liczbową. Jeżeli tu jest gdzieś około minus 7, nie? Tam minus 6,8, to za tym całkowita mnie interesuje. Może być ujemna, ale ma być całością. Czyli tutaj będzie minus 6, dalej minus 5, dalej minus 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tej stronie jest minus 7, a to minus 6,8 jest pomiędzy tym a tym, prawda? Tutaj to moje kółeczko jest pomiędzy tym a tym. A ja w poleceniu miałam tak. Miałam podać najmniejszą, ale całkowitą, która się tu mieści. Czyli tą najmniejszą całkowitą będzie moja liczba minus 6, minus 5 jest ok, ale nie jest najmniejsza całkowita, bo minus 6 jest mniejsza od niej, prawda? Minus 4 też jest całkowita, ale jest od niej mniejsza. Minus 6 jest najmniejsza z możliwych całkowitych liczb, która pasuje w ten przedział, która po prostu spełnia tą nierówność. Zadanie numer 5. Dany jest zbiór, jest to zbiór skończony, kilkuelementowy. Do niego należą takie liczby jak minus 3, minus 1/2, 0, 1,2 i 10. Polecenie: wyznacz elementy zbiorów. W podpunkcie A mamy od zbioru A odjąć zbiór liczb całkowitych. Tu mamy takie C pogrubione, to są liczby całkowite, przypominam. W podpunkcie B mamy wyznaczyć część wspólną zbioru A naszego i zbioru liczb naturalnych dodatnich. W podpunkcie C mamy od zbioru naszego A odjąć zbiór liczb wymiernych. No wiesz, żeby to wyznaczyć, te elementy tych zbiorów, to my musimy w ogóle sobie przypomnieć, co to są liczby całkowite. Jaki zbiór tworzą te liczby całkowite? Myślę, że po samej nazwie całkowite, całości, niekoniecznie dodatnie, mogą być ujemne, prawda? Więc myślę, że tu nie będzie problemu dla Ciebie wyznaczyć ten zbiór, właśnie ten element tego zbioru w podpunkcie A. Czyli z mojego zbioru, popatrz A, ja będę chciała wyrzucić, odjąć, czyli wyrzucić wszystkie całości. No to tak, minus 3 jest całkowita jak najbardziej, minus 1/2 nie jest całkowita, 0 jest całkowite, 1,2 nie jest całkowite, 10 jest całkowita. Czyli ja wyrzucam minus 3, wyrzucam 0, wyrzucam 10. Różnica może Ci się kojarzyć z tym, że ja coś zabieram, wyrzucam ze zbioru. Czyli popatrzmy, co nam zostanie. Zostanie minus 1/2, zostanie 1,2. Wszystko inne zostało wyrzucone. Takie proste, a jednak troszkę trudne jest, ponieważ tutaj mam podany konkretny zbiór A, a tu mam zbiór liczb całkowitych, prawda? No nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich liczb całkowitych, wypisując, ale ja mogę tylko te podkreślić, tak jak ja Tobie tutaj podkreśliłam, które należą do tego zbioru A, a to nas interesuje. No to w podpunkcie B mam teraz, czytamy dobrze, część wspólna, zbiór mojego A i liczb naturalnych, ale dodatnich. To ja może drugą kreseczką podkreślę naturalne dodatnie. Czy minus 3 jest naturalna? Natura. Co matka natura nam daje? Daje nam, załóżmy, 1 drzewo, 2 drzewa, 3 drzewa i tak dalej, prawda? Może też być 0 drzew, ale nie może być na minusie. Matka natura na minusie nie daje. Zatem naturalną 3 byłaby, ale minus 3 niestety nie. Czyli to nie jest liczba naturalna dodatnia. Czy 0 jest liczbą naturalną dodatnią? 0 jest naturalny, ale nie jest dodatnie. Ten znaczek plusik oznacza, że ma być dodatnie. No to 0 nie jest naturalne dodatnie. Dalej, no o tych nie mówię, prawda, bo wiadomo, że te nie są naturalne, prawda, więc tym bardziej no nie mówimy tutaj o naturalnych dodatnich. 30 jest naturalna dodatnia? Oczywiście. Ja mogę mieć 10 drzew. Jak najbardziej. Matka natura nam dała 10 drzew. Zatem z tych wszystkich elementów zbioru A tylko 10 jest naturalna dodatnia. Zatem co jest częścią wspólną zbioru skończonego A, kilkuelementowego, i zbioru wszystkich liczb naturalnych dodatnich, których nie sposób wymienić, ale częścią wspólną co jest? No tylko ta moja 10. Została podwójnie przeze mnie podkreślona. Część wspólna, przypominamy, elementy, które są i w zbiorze A, i w zbiorze liczb naturalnych dodatnich. Teraz może wezmę kolor czerwony. I teraz tak, od zbioru A ja mam odjąć liczby wymierne. Otóż co to są liczby wymierne? Definicja liczb wymiernych jest taka. Są to liczby, które dadzą się zapisać w postaci ułamka nieskracalnego p nad q. I to q oczywiście nie może być zerem. Czyli jednym słowem, czy -3 da się zapisać w postaci ułamka? Oczywiście. -3 pierwsze jak najbardziej wymierna jest. Czy -1 druga jest w postaci ułamka nieskracalnego? Jest, widzimy. Czy 0 mogę zapisać w postaci ułamka? 0 pierwszych, jak najbardziej. Czy 1 cała i 2 trzecie mogę zapisać w postaci ułamka? No widzę, że jest ułamek, ale jakbym teraz chciała zapisać to w postaci ułamka niewłaściwego, to mogę napisać 5 trzecich. Jak najbardziej jest wymierna. Czy 10 jest liczbą wymierną? Oczywiście, bo to jest 10 pierwszych. No to skoro tak, to popatrz, co mamy. Ja od zbioru A muszę odjąć wszystkie wymierne. A tak się składa, że w tym zbiorze są same wymierne. Co mi zostaje, jak ja odejmę? No nic. A nic to jest zbiór pusty. Zbiór pusty, czyli takie 0 przekreślone. Żebyś się nie zdziwił, że czasem jest tak właśnie, że jak od zbioru odejmujemy jakiś inny zbiór, może być zbiór pusty, czyli po prostu zbiór, który nie ma żadnego elementu. Taki tutaj mamy przykład. Zadanie numer 6. Mamy wykonać działania. Są to działania na przedziałach, jak widzisz. I tak, w podpunkcie A mamy wyznaczyć część wspólną. Tutaj trzeba dobrze czytać też. To jest część wspólna takiego przedziału od 1 do 3. Tutaj mamy otwarty nawias do domknięty z przedziałem od -5 do 3, obustronnie otwarty. W podpunkcie B mamy przedział od -2 do 2. Z tej strony otwarty, z tej strony domknięty. Mamy sumować teraz z takim przedziałem od 2 do + nieskończoności. I w podpunkcie C mamy różnicę, żeby były te wszystkie podstawowe działania. Od zbioru właśnie, który jest zbiorem nieskończonym, przedział, od -nieskończoności do 3, obustronnie otwarty, mam odjąć taki przedział od -24 do 2, który jest obustronnie domknięty. Ja przygotowałam tutaj, bo będziemy wykonywać działania na przedziałach, będziemy pomagać sobie osiami liczbowymi, i narysowałam 3 osie liczbowe, bo do pierwszego będzie 1 oś, do drugiego będzie 2a oś i do trzeciego będzie 3a oś. W związku z tym tak, na tej osi pierwszej będę chciała zaznaczyć wszystkie charakterystyczne liczby, czyli na pewno tak, 1 muszę zaznaczyć, zaznaczam ją, na razie kreseczką, dalej 3 będzie mi potrzebna, zaznaczam i jeszcze tu jest 3 i tu jest 3, jeszcze -5. No to tak, żeby to umiejscowić, to nie znaczy, że musi być zeskalowane idealnie, tylko oś liczbowa jest naszą pomocą. My za pomocą tej osi liczbowej sobie chcemy pomóc, żeby zapisać ładnie tutaj tą część wspólną tych dwóch przedziałów. A więc po pierwsze będę zaznaczała ten mój przedział od 1 do 3, czyli zaznaczę może kolorem czarnym od 1 do 3, zakreskuję i uwaga, 1 była tutaj nie zawierała się w tym naszym przedziale, miała ona nawias otwarty, czyli kółeczko będzie puste, kółeczko otwarte, nawias otwarty. Tu jest nawias domknięty, który oznacza, że liczba 3 należy do tego przedziału, czyli jednym słowem kółeczko zamalowane. Teraz zmienię kolor, żeby było łatwiej nam później analizować i na tej samej osi zaznaczę ten drugi przedział. Od -5, troszkę wyżej, żeby lepiej nam się rysowało, aż do 3. I teraz uwaga, ja go skreskuję w drugą stronę, żeby było łatwiej, no i muszę zaznaczyć kółeczka. Nawias otwarty, kółeczko otwarte, nawias otwarty, kółeczko otwarte. Ja to kółeczko otwarte zrobię nad tym kółeczkiem. Czyli tak jakby tu jest zamknięte, widzisz, a tu masz otwarte. I teraz ja mam wyznaczyć część wspólną. No część wspólna to łatwe pojęcie, prawda? To, co jest wspólne. Czyli jednym słowem, gdzie moje dwa kolory się przecinają. Czyli gdzie jest ta część, która jest zamalowana na czerwono i na czarno. No widać, tutaj mamy tylko kolor czerwony, a tutaj wchodzimy z czerwonym i z czarnym, z czerwonym, z czarnym. Czyli od 1 zaczyna się moja część wspólna i popatrz, 1 do tego czarnego nie należy, bo jest kółeczko otwarte, no to nie będzie należała do części wspólnej. I na pewno te nasze dwukolorowe części kończą się na 3. Czyli na 3. Tylko jest taki problem, że często młodzież myli te nawiasy otwarte, domknięte. Otóż wystarczy popatrzeć. 3 należy do tego czarnego przedziału, ale do czerwonego nie należy. no to znaczy się, że do części wspólnej no nie będzie należała, no bo tu należy, tam nie należy, prawda? Czyli do części wspólnej nie należy, bo żeby należało do części wspólnej, to musi należeć i tu, i tu. Wspólne elementy, czyli elementy, które występują i w czerwonym kolorze są, i w czarnym kolorze. A trójka jest tylko czarna w tym wypadku. Czyli naszą częścią wspólną jest przedział od 1 do trójki obustronnie otwarty. W podpunkcie B, co zaznaczymy na osi liczbowej? Oczywiście patrząc od początku mamy minus dwójkę, zaznaczam minus dwójeczkę, dalej dwójkę, zaznaczam dwójeczkę, no i teraz muszę to zakreskować. Czyli pierwszy mój przedział to jest od minus 2 do 2, zaznaczam sobie na czarno, kreskuję i tak, przy minus dwójce jest nawias otwarty, no to kółeczko otwarte, przy dwójce jest nawias domknięty, no to kółeczko oczywiście domknięte, zamalowane. I teraz na tej samej osi liczbowej muszę zaznaczyć przedział od 2 do nieskończoności. No to zaznaczam, od dwójki wychodzę, lecę w nieskończoność, no i kreskuję sobie, może być w drugą stronę. I teraz dwójka miała nawias otwarty, czyli kółeczko będzie otwarte. I popatrzmy, ten przedział, on jest nieograniczony. On się ciągnie aż tam w nieskończoność, która nie wiemy ile wynosi, prawda? Nie wiemy gdzie jest. No to teraz ja mam wyznaczyć tutaj sumę. Sumę, czyli tak jakby ja wszystko rzucam do jednego worka, sumuję. Czyli nie część wspólna, tylko wszystkie elementy, obojętnie jakim kolorem zamalowane przeze mnie. Czy to czarne, czy czerwone. No to popatrzmy, co należy do tej sumy. Zaczynają się kreski od minus dwójki, no więc będzie od minus dwójki oczywiście otwartej, bo kółeczko otwarte. Kreski, 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 kreski lecą sobie aż do plus nieskończoności. No i znowu pojawia się taki problem, że często młodzież nie wie, no to co z tą dwójką, prawda? No bo tu jest kółeczko zamalowane, tu jest puste. Przy części wspólnej ta dwójka by nie była brana pod uwagę, ale przy sumie będzie brana. Dlaczego? Dlatego, że suma to są elementy, które należą albo do jednego zbioru lub do drugiego zbioru. Czyli dwójka należy do czarnego u mnie zbioru, no do czerwonego nie należy, ale żeby należała do sumy, wystarczy, żeby do jednego należała. Czyli tak się okazuje, że ta dwójka należy, czyli ja tutaj nic nie muszę z wyłączeniem zapisywać. Czyli w podpunkcie B sumą tych dwóch przedziałów jest przedział od minus dwójki aż do plus nieskończoności obustronnie otwarty. No i podpunkt C, co zaznaczymy? No oczywiście trójeczkę, idąc sobie tutaj i tak patrząc, trójeczka, następnie minus 24, no to z tej strony, żeby mi ktoś stron nie pomylił, no to wiadomo. Teraz dwójka, no to dwójka jest gdzieś tutaj, zaznaczymy sobie. No i tak, najpierw zakreskuję przedział od minus nieskończoności do trójeczki, obustronnie będzie on otwarty, zakreskuję na czarno i kółeczko jest puste, no bo jest obustronnie otwarty, trójka nie należy. Od tego mojego przedziału ja chcę odjąć mój przedział, obustronnie teraz domknięty, od minus 24 aż do dwójki. Czyli ja go troszkę wyżej, żeby mi się lepiej patrzyło. Też w drugą stronę kreskuję. I jest tutaj zamalowane kółeczko, tutaj też kółeczko zamalowane, no bo te liczby należą do tego przedziału, no bo są nawiasy domknięte. Zatem popatrzmy teraz. Ja od mojego czarnego mam odjąć, czyli inaczej wyrzucić, tak, ten mój przedział. Jak to zrobić najprościej? No wziąć rączkę, linijkę, cokolwiek i zasłonić ten mój przedział, który chcę wyrzucić. Czyli mój czerwony zasłaniam. Popatrz, jak ja to zasłonię, to mi zostanie ten kawałeczek i ten kawałeczek. Różnica jest dosyć trudna. Często młodzież nie ma problemów z częścią wspólną, z sumą, a z różnicą się pojawiają delikatne problemy. Chociaż niby temat prosty, a jednak czasem problemy potrafią być. Popatrz, zasłonię rączką i mam tak, przedział od minus nieskończoności, zapisujemy, aż do minus 24, aż do minus 24. I teraz popatrzmy, tu jest problem. Co zrobić z minus 24? Czy napisać takie kółeczko, jak widzimy? Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że minus 24 należy do tego zbioru, który trzeba odjąć. To skoro ja mam odjąć minus 24, to jej już nie będzie. Dlatego muszę zrobić nawias otwarty. I teraz uwaga, nie koniec. Jeszcze jest ten malutki tutaj kawałeczek, czyli suma. Popatrz, w różnicy występuje suma. No tak się pojawia, bo my chcemy dwa kawałki zapisać, nie? Suma. I znowu to wyrzucam, czyli od dwójeczki aż do trójeczki. I uwaga, dwójkę wyrzuciłam. wyrzuciłam dwójeczkę, no bo ona była w tym przedziale, ona była domknięta, czyli ją trzeba wyrzucić, zatem będzie nawias otwarty. A trójka oczywiście była otwarta, więc jak najbardziej jest dalej otwarta, bo tutaj już patrzymy na to, co nam tutaj z tej strony zostało, czyli mamy od dwójki do trójki tą część, no i druga część jest od minus nieskończoności do minus 24. Działania na przedziałach, czyli część wspólna, suma, różnica nie są trudne. Jak sobie zrobisz rysunek, zresztą jest wygodnie tłumaczyć na rysunku. Myślę, że spośród Was są tacy, którzy nie potrzebują rysować. Widzą w głowie, prawda, takie rzeczy. No to jak widzisz w głowie, to piszesz od razu wyniki. Ale jak się tego chcesz nauczyć, to właśnie ja tego Cię teraz uczę. Przypominam te rzeczy, które gdzieś tam z początków nauki matematyki powinieneś wynieść z lekcji. Zadanie numer 7. Dane są zbiory i zbiór A, teraz uwaga, jak ja to czytam, bo to jest bardzo ważne. Zbiór A to są wszystkie te x, czyli mówimy ogół takich x-ów, że x jest dowolną liczbą rzeczywistą, i, wspólnik logiczny, i mój x, popatrz tutaj, on jest w środeczku, jest tak, większy od minus trójki, ale równocześnie mniejszy lub równy od siódemki. Zbiór B mamy znowu, to jest ogół takich x-ów, które są oczywiście liczbą rzeczywistą, czyli należą do zbiorów rzeczywistych i mój x, mamy go tutaj, ma tylko jedno ograniczenie. Jest mniejszy lub równy od czwórki. I my mamy wyznaczyć, oczywiście, jak widzisz, trzy działania. A suma B, A część wspólna z B i B różnica A. No, żeby to wyznaczyć, no to my potrzebujemy sobie pomóc osią liczbową, żebym mogła Ci wytłumaczyć, muszę na czymś tłumaczyć, czyli narysowałam oś liczbową, ale jeszcze mało. Po pierwsze, dużo łatwiej młodzieży jest, jak ja to zapiszę w postaci przedziału. Bo ja to zapisałam w postaci definicji zbioru, prawda, definicyjnie. No ale nie jest to takie czytelne. Młodzież woli bardziej przedział. No to spróbujmy sobie skonstruować przedział. Popatrz, mój x, który jest dowolną liczbą rzeczywistą, ma być tak, większy od tego, mniejszy od tego. No tak widzimy, tu większe, tu mniejsze. No czyli na pewno większy od minus trójki, czyli od minus trójki się musi zaczynać, do siódemki, bo ma być mniejszy od siódemki, bądź równy. I teraz uwaga, te kółeczka przekładają się na nawiasy, prawda? Czyli tak, jeżeli jest znak większości, to znaczy, że mój x ma być większy od minus trójki, nie może być równy minus 3, czyli nawias otwarty. Jeżeli mój x jest mniejszy lub równy od 7, to znaczy, że może być 7, prawda? A więc nawias domknięty. No, stawianie nawiasów to jest bardzo ważna rzecz w matematyce. To tak nie stawiamy sobie byle jak chcemy, tylko konkretnie na podstawie określonych reguł i zasad. No to teraz po punkcie B mamy tutaj w tym zbiorze, prawda, który nazwałam B, to są liczby rzeczywiste, tak, ale takie, żeby ten x był mniejszy lub równy od czwórki. Czyli nie ma z dwóch stron ograniczenia. Mniejszy lub równy od czwórki, czyli mniejszy to zaczyna się od lewej strony osi liczbowej, czyli jak mniejszy, to od minus nieskończoności. Zapamiętaj, jak mniejszy jest jedno ograniczenie, to mniejszy to z tamtej strony, z lewej, czyli od minus nieskończoności idą sobie liczby, a ogranicza je czwórka, czyli do czwórki. Skoro jest bądź równość, czwórka musi być domknięta. Tak się dużo łatwiej patrzy na to, bo popatrz, jest to zadanie podobne teraz do zadania numer 6. Ale na początek to tak nie wszystkim wyglądało na podobne, bo na początku były trudno zdefiniowane dwa zbiory. Zbiór A, zbiór B. No to już zapisaliśmy przedziałem, to zaznaczamy sobie na osi liczbowej. Po pierwsze, minus trójeczkę musimy zaznaczyć, musimy czwóreczkę zaznaczyć, no i siódemkę. I teraz najpierw jednym kolorem zaznaczę od minus trójki do siódemki, od minus trójeczki do siódemki zakreślę i postawię świadomie, postawiam teraz kółeczka, czyli nawias otwarty, kółeczko otwarte, nawias domknięty, kółeczko domknięte. I co jeszcze zrobię? Nawet sobie podpiszę, że to jest ten właśnie nasz zbiór A. No to teraz zbiór B. Czyli będę miała od minus nieskończoności i kończę na czwórce. Na czerwono może zaznaczę, czyli kończę na czwórce, a lecę sobie od minus nieskończoności aż do czwórki, tak wysoko zapisałam. Kreskuję w drugą stronę, żeby może było tak przejrzyściej widać. Podpiszę, że to jest mój zbiór B, ale jeszcze kółeczko. W nieskończonościach kółka się nie stawia, bo przecież ja nie wiem, ile ta nieskończoność wynosi, nie? Ale w czwórce jak najbardziej. Widzimy nawias domknięty, no to kółeczko jest domknięte. No i teraz będziemy wyznaczać. Po pierwsze, W podpunkcie A, tutaj mamy podpunkty dopiero, czyli tu w tym podpunkcie A mamy A suma B. Suma, czyli wszystkie kreski, co widzisz, wszystko pokreskowane. Gdzie się wszystkie kreski na moim rysunku zaczynają? No oczywiście od minus nieskończoności zaczynają się. I popatrz, kreski, kreski, lecą sobie kreski, 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 kończą się na siódemce, tu już kresek nie ma. Czyli do siódemki, no i widzimy, kółeczko jest tutaj domknięte, czyli nawias domknięty. Mamy od minus nieskończoności do siódemki. No to teraz podpunkt B, a część wspólna z B. Czyli część wspólna, przypominam, elementy, które występują w zbiorze A, w zbiorze B, w tym wypadku w przedziale A, w przedziale B. Czyli ja to tłumaczę w ten sposób, że to są te x-y, których, jak widzimy, są podwójnie skreskowane. Czerwono-czarno. Odkąd się zaczynają czerwono-czarne kreski? No od oczywiście minus trójki aż do czwórki. Czyli zaznaczam od minus trójki aż do czwórki. Minus trójka kółeczko otwarte, jak widzimy, i czwórka kółeczko domknięte, jak widzimy. Czwóreczka należy do zbioru B, ale w środku A też jest, czyli należy do obu zbiorów. No i ostatni, najtrudniejszy, zazwyczaj dla młodzieży, prawda, jest to zbiór B różnica A. Czyli który zbiór odejmuje? Odejmuje zbiór A. Czyli jednym słowem ja zasłaniam zbiór A. Zasłaniam sobie ręką zbiór A, czy jakąś książką, czy czymkolwiek. Cały zbiór A zasłaniam. Ten, co jest czarny. Co mi zostało, jak ja ze zbioru B wyrzucę zbiór A cały? Odtąd mi się wyrzuca w tą stronę, prawda? Zostanie mi przedział od minus nieskończoności, bo tu mam czerwone moje kreseczki, prawda? Czyli od minus nieskończoności i kończę na tej minus trójce, czyli do minus trójki. I teraz uwaga, minus trójka nie należała do zbioru A. No więc skoro nie należała, to ja ją nie odejmę. Czyli to znaczy, że ona mi zostanie w zbiorze B. Można to też tak bardziej obrazowo rozumieć w ten sposób, że tutaj w tym miejscu jest część wspólna. Jeżeli jest różnica, to jak widzisz kółeczko puste, to przy różnicy kółeczko puste zmienia się na zamalowane. A kółeczko zamalowane zmieniłoby się na puste, gdyby takie było. Więc taka jest zasada. Oczywiście to jest związane z tym, że minus trójka do zbioru A nie należała, a więc zostanie w zbiorze B, dlatego dałam nawias domknięty. Ale często młodzież lubi właśnie te zamiany tych właśnie kółeczek. Kółeczko otwarte, robi się domknięte, kółeczko domknięte, robi się otwarte. Takie różne metody, które pozwalają, żeby to jakoś zrozumieć łatwiej, szybciej i przede wszystkim przyjemniej, zrozumialej dla ucznia, bo przecież o to chodzi, żeby ta matematyka była tak wytłumaczona, żeby ta osoba zdolna szybciuteńko zrozumiała, ale żeby ta osoba słabsza też zrozumiała, może w wolniejszym tempie, ale żeby zrozumiała. To jest właśnie klucz do tego, żeby matematyki się uczyć. Podsumowując, przypomnieliśmy sobie najważniejsze elementy z działu, który mogę nazwać wstęp do matematyki, takie podwaliny matematyki, i możemy lecieć z powtórkami dalej. Jeżeli te zadania, to jest dla Ciebie naprawdę, naprawdę mało, chciałbyś więcej poćwiczyć, tak bardziej spokojniej, od początku, bardziej mieć to poukładane, tak lekcyjnie, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, właśnie z tego działu, jak również i z innych, na stronie internetowej www.ajkamat.pl znajdziesz właśnie ten kurs, będziesz go mógł zakupić i będziesz razem ze mną, mam nadzieję, chętnie się uczył matematyki od samotnego początku. I również druga oferta. Jeżeli jesteś zainteresowany powtórzeniem jeszcze tych zadań, mimo tego, że zrozumiałeś je i dobrze Ci idą, ale chcesz sobie poćwiczyć samodzielnie w domu, zapraszam Cię do zapisania się na moją grupę na Facebooku, grupę przeznaczoną właśnie dla maturzystów, którzy będą zdawali maturę w roku 2020. Ja będę tam wrzucała zadania, tydzień po tygodniu będę wrzucała zadania dotyczące właśnie tego powtórzenia danego działu. W tym tygodniu akurat jest to ten dział właśnie takie podwaliny matematyki, wstęp, wprowadzenie do matematyki. Zapisz się na tą grupę, dzięki czemu będziesz mógł korzystać właśnie z tych zadań, które przygotowałam jako powtórzenie, tak jakby sprawdzenie wiadomości do tego powtórzenia, do tego konkretnego działu. Mam nadzieję, że lekcja była przyjemna, że miło się oglądało i mam nadzieję, że dużo z tej lekcji wyniosłeś. Zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną.